trzecie miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca z Zielonej Góry został Patryk Dudek, Paluba Zielona Góra. Patryk Dudek! Tak zwana piątka z panem prezydentem, jest piątka ze sponsorem, tam jest nagroda. Patryk, ile ty tych nagród już masz? Dobry wieczór. Jedną. Aha, jedną i drugą, tak. Proszę bardzo, to jest twoja chwila. Dobry wieczór wszystkim jeszcze raz, dziękuję za oddane głosy, dziękuję, że tak znowu licznie tutaj przyszliście, dobrze się bawicie. W tym roku mamy nowy rozdział. Wiadomo, jak się zakończył dla mnie pechowo zeszłoroczny sezon, ale są nowe nadzieje, nowe rozdanie. Mam nadzieję, że za rok się spotkamy, a ja będę tutaj stał ze złotym medalem, więc do zobaczenia. Patryk Dudek. Również prosimy, Patryku, zostań z nami. Sukcesów aż tak dużych w tej drużynie nie było. Indywidualnie było przeróżnie z różnych względów, a kapituła wciąż docenia. No i bardzo dobrze. Nie, indywidualnie nie było w sumie tragicznie. Mistrzem Ekstraligi zostałem, więc bardzo doborowa stawka tam jechała. Lepsza, można powiedzieć, niż w Grand Prix. Więc to był fajny sukces dla mnie. No wiadomo, w Mistrzostwach Świata nic nie powalczyłem, bo złamałem rękę. No drużynowo wyszło jak wyszło, ale indywidualnie ten rok był bardzo dobry. Dobrą średnią wykręciłem, więc jestem z siebie zadowolony. No. Mógłbyś troszkę przybliżyć, jak w tej chwili będą wyglądać twoje przygotowania do sezonu? Aktualnie czekamy na słońce i na wysuszenie toru. I będziemy szukać pogody dobrej gdzieś, gdzie będą dobrze tory przygotowane na pierwsze jazdy i tak naprawdę to tylko to zależy od pogody. Czyli rozumiem, że bierzesz pod uwagę i Polskę i wyjazdy zagraniczne. No zobaczymy. Na razie wolałbym siedzieć w Polsce, żeby daleko nie jeździć, a więc na spokojnie. A tym bardziej, że jeszcze mamy, no dużo czasu mamy do tej ligi, więc nie śpieszymy się.